Straż Miejska w Tarnowie poszukuje kandydatów na stanowisko strażnik aplikant Straży Miejskiej. Od kandydatów wymaga się m.in. ukończenia 21 lat, wykształcenia średniego, niekaralności czy sprawności fizycznej. Kandydaci na strażnika miejskiego powinni złożyć dokumenty najpóźniej do 20 października. Wymagane dokumenty tam są wszystkie podane, także tutaj uwaga jest taka, żeby ze szczególną starannością te dokumenty sporządzać, z dbałością o szczegóły. Bo nauczeni wcześniejszym doświadczeniem wiemy, że kandydaci w różny sposób do tego podchodzą i bardzo dużo osób, które mimo bardzo dobrych kwalifikacji nie spełniają tych wymogów formalnych, które są wymagane, czyli te dokumenty są sporządzane w niewłaściwy sposób, brak jest czasami banalnych, by się zdawało, jakichś adnotacji, a one decydują o zakwalifikowaniu tych dokumentów do naboru. Szczegółowe informacje i wymagania można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej.